1 maja minęło dokładnie 5 lat, odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wówczas to Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy dla mieszkańców nowych krajów członkowskich. Od tamtej pory cały świat zmienił się nie do poznania, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Blisko 90% społeczności internetowej zgodnie twierdziło, że w kraju nad Wisłą nie mają czego szukać. Jedynym, a przynajmniej najlepszym rozwiązaniem wydawał się wyjazd do Wielkiej Brytanii, kraju nowych, nieograniczonych możliwości. Co najciekawsze, w Polsce w ciągu zaledwie 5 lat podejście do kwestii emigracji zmieniło się diametralnie. Jeszcze nie tak dawno wszystkie fora internetowe przesycone były pochwałami dla Polaków. A dziś? Otóż teraz ci, którzy zdecydowali się opuścić Polskę, wezwani są od przegranych. Obrzuca się ich przekleństwami, a pełne jadu i nienawiści głosy pojawiają się dokładnie na tych samych forach internetowych, na których jeszcze 5 lat temu chwalono emigrantów za odwagę i branie losu we własne ręce. Zatem my, emigranci, zakładamy własne forum, forum filmowe, na którym możemy swobodnie wypowiadać się na wszelkie tematy i poruszać kwestie dotyczące naszego niełatwego życia. Dajemy sobie prawo bycia moderatorami własnych poglądów. Nazywam się Maria Budacz, jestem emigrantką. Na miejsce akcji wybraliśmy hrabstwo Lancashire, wielki ośrodek przemysłowy usytuowany pomiędzy takimi miastami jak Liverpool i Manchester, a oddalony od Londynu o setki kilometrów, który tworzy całą gamę możliwości dla wszystkich, którzy pragną się rozwijać i dążyć do wyznaczonych celów. Znajdujemy się w stolicy administracyjnej hrabstwa w Preston, najmłodszym mieście Wielkiej Brytanii, gdzie w klubie Cocktail Factory spotykamy się z trójką młodych i ambitnych emigrantów. Z tego co widzę, jesteś przykładem człowieka, który potrafi łamać stereotypy. Jesteś katoliczką, teraz obecnie żoną muzułmanina. Jak to się stało? Poznaliśmy się 6 lat temu w Anglii. Nigdy nie planowałam swojego życia z osobą innej religii. Nie przypuszczałam, że będzie to możliwe. Nigdy też nie myślałam, że będę mieszkać za granicą. Powiedz mi, a co było w ogóle powodem wyjazdu z Polski? Przyjechałam do Anglii po skończeniu 4 roku studiów, po to, żeby powiązać pracę wakacyjną z nauką języka angielskiego, ponieważ nie potrafiłam wtedy mówić w ogóle po angielsku. Po roku postanowiłam powrócić, bo bardzo mi się podobała moja wolność. I byłaś już wtedy mężatką? Wtedy byłam mężatką, miałam jedno dziecko i w sumie wyszłam za mąż, jak miałam niespełna 20 lat. I poczułam wolność właśnie po raz pierwszy i trochę chciałam zaszaleć i po roku powróciłam. I wtedy poznałam swojego obecnego męża i tak zostałam. Ewelina, jak długo jesteś już w Anglii? Rok, 28 maja. A ile masz lat? 19. Słuchaj, 19-latka, pierwszy rok pobytu w Anglii i ostatnio skończyłaś kurs, foundation course, tak? Na czym to polega, dla tych, którzy nie wiedzą? Nazywałem to rokiem zerowym, miało być to przygotowanie do właściwych studiów. To jest genialnym pomysłem, dla mnie przynajmniej. Twoja siostra jest też tutaj, tak? Też studiuje, dlatego właśnie tu przyjechałam przez moją siostrę, tak. Co się stało? Jak potrafiła cię zachęcić do przyjazdu? Ona nie musiała mnie zachęcić, bo ja zawsze chciałam, wiesz, wyjechać gdzieś, coś zrobić, a że miałam akurat możliwość tutaj być z nią, to przyjechałam. Była bardzo szybka decyzja, ona tak zapyta się, nie chcesz tu studiować? A ja mówię, no może by chciała, no to musisz zdać maturę i przyjmą cię na pewno. Michał, zawsze się boję, że się spóźnię na jakiś samolot. Zawsze przed wylotem staram się jak najwcześniej złapać taksówkę, żeby być na czas. A w twoim przypadku okazuje się, że warto się czasem spóźnić na samolot. Po prostu musiałem podpisać pewne papiery. Dostałem się na 2 uczelnie w Krakowie. Były małe problemy, bo moja mama nie mogła podpisać papierów za mnie i musiałem akurat ja złożyć tylko jeden podpis, żeby dostać się na studia. Jak myślisz, to była taka czysta biurokracja, czy oni faktycznie... Tak, to była czysta biurokracja, bo później jeszcze się okazało, że jednak można było to załatwić inaczej. Wracając do domu, miałem kompletną pustkę w głowie. Nie wiedziałem, co mam zrobić, bo zdałem sobie sprawę, że jeśli teraz już mam takie schody, wracając do Polski, dzieją się takie rzeczy i po prostu wróciłem do domu, wpisałem University Lancashire. Pokazał mi się Uniwersytet w Preston. Za 2-3 dni akurat były dni otwarte, pojechałem tam.
opowiedziałem całą swoją historię, powiedziałem, że mam dość tego wszystkiego, że po prostu chcę w końcu pójść na studia i zadałem kilka pytań. Od razu stwierdzili, że nadaje się akurat do tego kierunku. A co z egzaminami? Akurat nie było żadnych egzaminów, nawet nie wypełniłem aplikacji, nic takiego, tylko po prostu poszedłem na górę, podpisałem papier i tyle. I już podjąłeś te swoje studia? Kiedy zacząłeś swoje studia? A zacząłem w październiku ubiegłego roku. Maćku, dlaczego Polacy decydują się pracować poniżej swoich kwalifikacji? Myślę, że jeśli mówimy tutaj o mniejszości polskiej w Anglii, nie możemy za bardzo generalizować. To znaczy, nie chciałbym, żebyśmy wrzucali wszystkich do jednego worka. Wśród tej mniejszości możemy wyodrębnić kilka, może nawet kilkanaście grup ludzi, którzy są totalnie od siebie inni, którzy przyjechali tutaj z innymi celami. Na przykład, jeśli mówimy tutaj o absolwentach, młodych ludziach, którzy przyjechali tutaj dopiero po szkole, oni tak naprawdę nie mają kwalifikacji, są dopiero po szkole. Więc mowa, że pracują poniżej swoich kwalifikacji, jest troszkę nadużyciem, myślę. Na początku oczywiście mają się różnych dziwnych prac, zmywak, tradycyjny zmywak, albo praca w fabryce, pakowanie jakichś różnych produktów. Niemniej jednak po jakimś czasie, kiedy jakby poprawiają znajomość angielskiego, są w stanie znaleźć sobie inne prace i lepsze, ambitniejsze prace, więc myślę, że część z nich jak najbardziej korzysta z tej możliwości i stara się znaleźć sobie może coś na własną rękę, nie pracować już przez agencję albo w pubach, w restauracjach, gdzie zazwyczaj kierują swoje pierwsze kroki. Czego się nauczyłaś dzięki temu małżeństwu? Nauczyłam się być otwartą na innych ludzi, pomimo tego, jakie mają właśnie poglądy na różne sprawy. I dzięki temu chyba dostałam nawet pracę właśnie w Wydziale Mniejszości Kulturowych. Tak? Ponieważ bardzo podobne pytania dostałam na rozmowie kwalifikacyjnej i chyba na nie dobrze odpowiedziałam, więc dzięki temu jestem otwarta na ludzi z różnych krajów. Kiedy zaczynasz tą pracę? Pracę zaczynamy we wrześniu, po skończeniu mojego urlopu macierzyńskiego. A co wcześniej robiłaś? Wcześniej pracowałam w policji jako Police Community Support Officer. Na czym polega taka praca? Praca ogólnie polega na... Osoba dostaje obszar i spotyka się ze społecznością, z ludźmi należącymi do społeczności z tego obszaru. I odwiedza się takie osoby. Pomaga się policji w rozwiązywaniu problemów dotyczących tego obszaru. Jak również ja brałam udział w organizowaniu spotkań Polaków z policją. Mhm. Jakie masz sukcesy na swoim koncie? Nie wiem, udało ci się pomóc w jakim stopniu Polakom tutaj? Największym sukcesem naszym grupowym było zorganizowanie dwóch dobrych spotkań policji z Polakami, gdzie pierwsze było, było tam około 400 osób, ponieważ zrobiliśmy to w kościele, drugim składało się 21 osób. Cieszyło się naprawdę dużym zainteresowaniem, ludzie się nie bali pytać, mieli okazję do tego, żeby spotkać się z oficerami i zadać wszystkie pytania, na które odpowiedzi do tej pory nie znali, więc uznaliśmy to, że był nasz duży sukces. Nie wiem, czy nie możesz mówić o pracy, ale miałeś jakieś przypadki, kiedy pomogłaś komuś w jakiejś bardzo trudnej sytuacji tutaj? Wiele było takich sytuacji, kiedy trzeba było komuś pomóc i w tej chwili nie potrafię przywołać dokładnych przykładów i rzeczywiście jest coś takiego, że nie mogę opowiadać ze szczegółami o pracy, ale praca jest naprawdę, daje dużo satysfakcji. Jeden rok pobytu, 12 miesięcy pobytu w Anglii, a podobno i mała się miliona prac. Dosłownie? No tak prawie. No. Gdzie pracowałaś? Słyszałam hot dogi. Jak to było? Przyjechałam, to pracowałam w budce z hamburgerami. Jak było? Fajnie. Tam były największe przygody życia. Jakie przygody? Znaczy, to w ogóle śmiesznie brzmi, że budka z hamburgerami i niebezpiecznie, ale to były zmiany na noc i na dzień. A potem zoo, tak? Co robiłeś w zoo? Nie jako eksponat. Tam jest, w zoo w Blackpool jest taka jakby główna restauracja. No i tam właśnie też przy jedzeniu kelnerką byłam tam. Ale to przez miesiąc chyba tam pracowałam. Nie, dwa. No. Dwa miesiące. I teraz znowu pracujesz w pubie? Coś cały czas w kierunku jedzenia, nie wiem dlaczego. Tak. No, chyba nigdzie indziej mnie nie chcą zatrudnić, no ale teraz pracuję, mam dwie prace na pół etatu w pubie i w restauracji studenckiej. I jak to wygląda? Masz dużo obowiązków? W ciągu tygodnia pracuję w tej restauracji, a w weekendy w
pubie na nocki. No a szkoła? Już skończyłam, dlatego mam czas, bo wcześniej jak miałam, na przykład nie pracowałam w pubie, tylko dorabiałam sobie w restauracji kilkanaście godzin tygodniowo, a odkąd skończyłam szkołę, to w pubie też pracuję. Nie na długo. Czyli mimo wszystko to nie było takie proste, prawda? I mimo wszystko dalej decydujesz się, żeby tutaj zostać. Dlaczego, Ewelina? No bo warto. Tutaj właśnie przed chwilą rozmawiałam z kolegą, który tu był niedawno i powiedział, że tutaj pieniądze leżą na ziemi, tylko wystarczy umieć je podnieść. To jest święta prawda. Na razie zaczynasz od tego poziomu bycia kelnerem, barmanem, wcześniej te hot dogi. Myślisz, że będziesz miała szansę na rozwój w tym kraju? Ja myślę, że jakby od tego samego początku, jak przyjechałam tutaj, to jestem w coraz lepszej pozycji, bo wierzyć albo nie wierzyć, ale praca w pubie nie jest aż taka prosta. Trzeba znać wszystkie napoje. Tajniki. Tego wszystkiego się trzeba nauczyć i myślę, że gdyby mój poziom angielskiego nie był na tyle dobry, na takim poziomie, jakim jest, to nie dostałabym tej pracy, bo nie chcieliby, żeby oni by sobie nie mogli pozwolić na błędy, które bym popełniała przy barze. Podobno jedną z twoich pasji jest podróżowanie. Tak, odbyłem kilka podróży. Gdzie byłeś? Gdzie byłem? W sumie jak na razie byłem tylko w Europie. Zorganizowaliśmy z moim bratem i znajomymi, mogę powiedzieć, że Eurotrip. Zrobiliśmy 10 tysięcy kilometrów, tak? Dookoła Europy. Podróżowaliśmy przez całą Anglię, z Preston, całą Francję, południe Francji, Monte Carlo, na południe Włoch, Sycylia i wróciliśmy z powrotem. Jak podróżowaliście? Był to samochód, nie wiem, pociąg? Tak, podróżowaliśmy samochodem. Czy to są bardzo kosztowne wycieczki? Są to kosztowne wycieczki. Ale będąc tutaj, nawet zarabiając, pracując w podstawowej pracy za podstawową stawkę, można sobie pozwolić na tego typu wyjazdy. Teraz mówisz, że wyruszasz do Australii. Tak. Jaki jest to rodzaj podróży? Co mamy celu? Akurat dostałem się na wymianę studencką z mojego uniwersytetu. Nie zamierzałem w ogóle do Australii nawet aplikować. Chciałem gdzieś do Europy pojechać, ponieważ do Australii tylko dwie osoby mogły pojechać. Jednak się udało. Po prostu wypełniłeś application form? Wypełniłem aplikację i nawet oddałem ostatniego dnia. Za dwa tygodnie dostałem odpowiedź, że jednak ja zostałem wybrany spośród nawet nie wiem ilu studentów. A jak długo zamierzasz tam spędzić? Wymiana studencka będzie trwała od stycznia do czerwca na uniwersytecie. Masz jakieś plany? Chcesz jakoś, nie wiem, spędzić ten czas? Tak, myślałem. Wykorzystać ten czas dla siebie? Przede wszystkim chciałbym zwiedzić Australię. Akurat będzie to uniwersytet w Sydney, University of Western Sydney. Zamierzam zablokować bilet tylko w jedną stronę. I później wrócić z Sydney do Singapuru i przejechać różnymi środkami lokomocji przez Malezję do Bangkoku. Czy na tym etapie, na którym jesteś teraz, czy czujesz się człowiekiem sukcesu? No nie wiem, według mnie... Poczekajmy, policzmy. Stypendium. Dostanie się na uczelnię. Podróże. Praca. Może wiedzieć, gdzie pracujesz? Pracuję w małej, rodzinnej fabryce, która wyszywa wzory na różnych ubraniach. Czy daje ci jakiś sposób sobie zadowolenia, tak? Prostu, nie, mówisz, że ciekawa drużyna, tak? Ciekawy team. Wspaniali ludzie, tak, naprawdę. Wspaniali. O co nikogo nie kogoś poprosić, to za każdym razem ci pomaga. Po prostu rzuca swoją pracę i pomaga tobie. To właśnie jest takie niesamowite tutaj. Mam wspaniałego szefa, który też również bardzo dużo podróżuje. I mamy różne wspólne tematy. On akurat bardzo dużo nurkuje. I też mnie troszeczkę w to wciągnął i zamierzam, właśnie jadąc do Australii, myślałem o tym, Australia jest jednym, ma jeden z lepszych raf kolorowych i... Przyciągasz pasjonatów. Nie wiem, może troszeczkę. Bo może sam jesteś. Co było powodem wyjazdu do Wielkiej Brytanii? Bardzo często wyjeżdżałem z Polski w poszukiwaniu chleba, że tak się wyrażę. No i po prostu było ciężko, cały czas żyliśmy oddzielnie, cały czas na wyjazdach, aż postanowiliśmy po prostu to zmienić, przyjechać tutaj. Zaryzykowaliśmy i uważam, że się udało. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego wyboru. Czy uważają Państwo, że ta konieczność wyjazdu okazała się szansą na lepsze życie? Na pewno tak. Naszym marzeniem było nasze własne mieszkanie, które tutaj kupiliśmy sobie. Pokutująca na forach internetowych wizja emigrantów mieszkających dużymi grupami w niewielkich domach jest co najmniej nieprawdziwa. W Wielkiej Brytanii, pracując uczciwie, nawet za minimalną krajową pensję, każdy jest w stanie normalnie mieszkać, wynająć bądź kupić dom lub mieszkanie, umeblować je i opłacić rachunki.
nie potrzebuje do tego zastępu znajomych, którzy pomogą dołożyć się do czynszu. A gdzie teraz mieszkasz? Mieszkasz już wśród studentów, czy...? Wynajmuję swoje mieszkanie z dwoma koleżankami. Jest tak, jest lepiej, mi się wydaje. Zawsze jest lepiej mieć coś swojego. I co, powiedz nam, masz swój własny pokój, czy mieszkacie w trójkę w jednym pokoju? Jak to jest? W piątkę, ale... mam swój własny pokój. Taki mały, ciasny, ale mam. Jest okej. Obklejony zdjęciami. Fajne. A myślisz o zmianie mieszkania? Kiedy zaczniesz? Dopiero się tam wprowadziłam, więc na razie o tym nie myślę. To jest tak, że umowę się podpisuje na pół roku. To podpisaliśmy umowę na pół roku na razie, a później zobaczymy. Jak znajdziemy coś lepszego, to może się tam przeprowadzimy. Ostatnio byłam w Manchesterze, piękne miasto i... I co, może tam? Tak, może. Nie wiem. A mieszkasz z Polkami, czy...? Z Polkami, dwiema Polkami. Wcześniej mieszkałam z samymi Anglikami, a teraz... I jak było? Jak było? Bo okej. Tak, Polacy mówią, że Anglicy to tacy niechlujni, coś tam, nie? A to nieprawda w ogóle, jest tak stereotyp trochę. I jak? Mogłaś się z nimi porozumiewać pomimo tego języka, pomimo tych językowych trudności? Właśnie dlatego, że z nimi przebywałam, to się uczyłam. Czy traktowali cię jakoś inaczej, że ty jesteś Polka, nie, a jesteś Anglicy? Nie, właśnie ci na początku, co z nimi mieszkałam, byli genialni i pomagali mi, wiesz, nie, w ogóle rozumieli to, że ja mam, że mój angielski nie jest idealny, że to nie jest mój pierwszy język i że mogę mieć zawsze problemy, nie rozumiem slangu, znaczy czasem, ale wiesz, i starali się do mnie mówić tak poprawnie po angielsku, wyrozumiali bardzo, byli okej, super. Kiedy przyjechałam do Wielkiej Brytanii, dowiedziałam się, że tutaj w Accrington jest kobieta Polka, urodzona w Wielkiej Brytanii, której marzeniem jest, aby w Accrington powstała polska szkoła. No i zaproponowałam jej, że pomogę jej w tym. Wśród znajomych poszukałam nauczycieli, którzy są nauczycielami, a którzy byliby chętni, by razem ze mną stworzyć taką szkołę. No i tak od spotkania do spotkania udało się. Zajęcia odbywają się tylko w soboty, dlatego że w tygodniu dzieci muszą chodzić do angielskich szkół. Uczymy języka polskiego, uczymy historii i geografii Polski, a także prowadzimy zajęcia artystyczne, na których dzieci mogą poznawać język, kulturę za pomocą na przykład muzyki czy sztuki. Przygotowujemy również akademię, na przykład z okazji dnia 3 maja, z okazji odzyskania niepodległości. Organizujemy również wieczorki poetyckie albo spotkania z okazji świąt, na przykład wigilijne. Także trochę jest również tych atrakcji poza zajęciami szkolnymi. W tej chwili pracujemy jako wolontariusze. Rząd ani brytyjski, ani polski nie refunduje istnienia takich szkół. Za szkołę płacą rodzice. Myślę, że dzieci mają szansę, właśnie chodząc do polskiej szkoły, na to, żeby podtrzymać język, żeby poznać kulturę, no i żeby poczuć się tutaj we wspólnocie, jako Polacy, prawda, bo nie żyjemy w swoim kraju, więc chociaż tutaj jest jakaś taka namiastka naszej małej ojczyzny. Kryzys gospodarczy, który w ostatnim czasie dotknął miliony ludzi, spowodował, że coraz więcej Brytyjczyków ma pretensje do imigrantów. O co? Twierdzą, że zabieramy ich pracę i ich pieniądze. Organizują strajki, a polscy imigranci odczuwają coraz większą niechęć ze strony rodowitych mieszkańców. Postanowiliśmy zapytać samych Brytyjczyków o to, co sądzą o Polakach. I think it's had a positive effect because obviously it's brought more workers into Britain, but I think it's having a negative effect on English workers. I don't mind who comes, what nationality they are, as long as they've got a job and they work for a living. Not at all. If a Polish person is better at the job than I am, then they deserve the job and I don't deserve it, so... No, because if it was
if it was me and us living in that squalor, I'm surely I'd move somewhere and find a way. I think it's very healthy. I think the reputation's been very good of Polish immigrants. No, I think it's a good idea. The ones who haven't got jobs are probably useless for any job anyway. Yeah, I've got one friend who he's from Poland originally. He's been over here for a few years. She came over here just to work for a summer job, but has stayed. She's trained as a lawyer. No, you always hear the really good workers. And, we had a Polish builder doing a small bit of work in our house, and he was fantastic worker and did far more work. Struggled to get him to stop. Well, I mean, as far as I'm concerned, I've got lots of friends from South Africa, from Poland, from all over the world. I think it's fine. I think they bring a lot of skills over here, and it's good for people to meet people from different cultures and to experience different stuff like that. You know, as long as they're not coming to just sit around, they're coming to work and they're ready to work or get an education, then I don't see what the problem is. Czytając wypowiedzi internautów, łatwo można zauważyć, że wykreowali oni swój własny obraz emigranta. Wedle ich relacji, typowy Polak na migracji wygląda właśnie tak. Smutny, wąsaty, przygarbiony, w starych adidasach, jeszcze z Polski, w tanich spodniach, obowiązkowo plecak. Dodatkowo reklamówka, a w niej tani cider, puszki, konserwy. Przez kilka ostatnich miesięcy w internecie było głośno o artykule Joanny Kamińskiej pod tytułem Gwiazdy emigracji, wąsaty mietek i spółka, który z liczbą prawie 107 tysięcy wejść stał się jednym z najpopularniejszych tekstów o emigrantach na polskich portalach. Napisana z ironicznym humorem i dystansem do tematu emigracji historia Mietka porusza ważny temat tego, jak emigrantów widzą Polacy pozostali w kraju. Nazywam się Mietek. Na pewno mnie pamiętacie, bo to wy stworzyliście i powołaliście do wirtualnego życia mnie i naszą wesołą gromadkę. W internecie co krok o nas piszecie i żadna dyskusja na forum nie może się bez nas obyć. Wśród śmiechu i zabawy słowem autorka przedstawia przykry obraz nieuka, złodzieja i kombinatora, za jakich Polacy uważają swoich rodaków w Anglii. Noszę wąsy, no i oczywiście stary plecak. Mieszkamy z 11 innymi osobami w trzypokojowym flacie i jesteśmy jak prawdziwa rodzina. Angielskiego nie znamy ani w ząb i nie chcemy się uczyć. Jak coś trzeba powiedzieć, to i rękami można sobie pomóc, nie? Co najważniejsze, artykuł ten powstał na podstawie wypowiedzi polskich internautów, którzy swoimi postami stworzyli taki, a nie inny obraz emigranta. Znaczy, no tak patrząc nawet po naszych wszystkich znajomych, to tak raczej to tak nie jest. No. Każdy żyje, ma tam w miarę bardzo dobre mieszkanie, są samochody, pracują, są zadowoleni tak jak wszyscy. Może zazdrość troszkę, że innym ludziom się żyje lepiej. Pojawiają się opinie o Polakach, że bardzo łatwo rozpoznać Polaków po tym, że noszą wąsy, plecaki i tak dalej. Co o tym myślicie? Nie, no... nie masz wąsów, nie macie plecaków jak widzę. No, ale ja wszędzie rozpoznam Polaka, no to, nie wiem. Tak, no. To no, po wyrazach uroda, twarzy uroda. Jest przede wszystkim jest tu uroda. A jak sądzicie, że to taka ujma, nosić te wąsy i te plecaki? Nie, oczywiście, że nie. No, są Anglicy, którzy noszą wąsy i brody, są tu też ci Hindusi, którzy też chodzą brodaci, wąsaci. Dlatego pewnie też plecaki nosimy, ponieważ zazwyczaj podróżujemy autobusami, rowerami, tak jak wspomniałem wcześniej, a nie samochodami, więc jest łatwiej. A Ewa, tutaj spoglądam. Widzę, że razem z tobą jest maleńki plecaczek. Tak, plecaczek. Zaprezentujmy maleńki plecaczek. Okazuje się, że takie plecaczki to wizytówka Polaków na emigracji. Co o tym myślisz? Dlaczego nosisz plecak? Uwielbiam. Nie mam pojęcia. Mam 15 torebek, akurat lubię same plecaki. Czy właśnie rozpoznajesz Polaków po wąsach, po plecakach? Nie, raczej po ubiorze. No wiadomo, w niedzielę elegancki, na co dzień sportowy i też tego typu, że przeważnie bardzo estetyczny. Jak człowiek się rozejrzy dookoła, ja myślę, że dużo ludzi, większość osób nosi sobie plecak, po prostu jest wygodniejszy. No. Manchester uchodzi za kulturalne centrum północno-zachodniej Anglii,
ale również za miasto najbardziej wyzwolone kulturowo i społecznie. To tutaj znajduje się Canal Street, najsłynniejsza w Europie wioska gejowska. Wszystkie negatywne opinie na forach internetowych można powiązać z dwoma terminami – wiedzą i tolerancją. Oba niestety nie należą do atrybutów forumowiczów krytykantów. Jeżeli podsumować gremialne głosy, zauważymy kompletny brak wiedzy na temat życia Wielkiej Brytanii. Większość komentarzy opiera się na plotkach lub doniesieniach prasy na temat ekstremalnych przypadków, a one nie są potwierdzeniem generalnego stanu rzeczy. Podobnie jest z tolerancją, której ciągle brak Polakom. Dopiero na migracji uczą się, co to znaczy akceptacja odmiennej wiary, poglądu czy orientacji seksualnej. How can you recognize Polish people on the street? I don't know, it's the way they dress, I would imagine. They don't dress like the people from this country. What about the gay village? How often do you come here? Every other weekend or every weekend. And can you meet sometimes Polish people here? Yeah. Do they behave well? Yeah. It's just the same as any other people. They're nice people. Friendly, really friendly. Yeah, I'd actually think they're friendly. Isn't Stefan Polish? Oh yes, isn't he? Is he Polish? Yeah. Stefan Polish. He's a friend of a friend. One of our friends' friends is Polish. And he's a nice guy. Very funny as well. Very funny. So that's my experience with Polish people, they're funny. Żyjemy w wolnym kraju, gdzie tolerancja jest czymś prawdziwym, gdzie tacy ludzie nie robią na nikim wrażenia. Dlaczego więc noszenie przez Polaków plecaków czy wąsów jest czymś złym? Dlaczego oni są tak piętnowani przez forumowiczów? Spójrzcie na siebie. Nosicie wąsy, plecaki. Czy jesteście za to krytykowani? Powiedz mi, czy w ogóle interesują cię sprawy polskie? Nie wiem, otwierasz internet, wchodzisz na strony internetowe polskie. Tak, prawie codziennie staram się czytać coś. Kobiety polskie, dziewczyny tutaj są krytykowane przez Polaków, że angażują się w związki z cudzoziemcami, używając jakichś wulgaryzmów, wyzywając od, powiedzmy, nawet prostytutek. Jak myślisz, jak reagujesz na takie uwagi? No, widziałam takie komentarze nieraz i bardzo mi się one nie podobają. Pewnie w niektórych momentach nie jest tak, że one nie są nieprawdziwe. Nie posunęłabym się aż tak daleko, żeby powiedzieć, że wszystkie osoby, wszystkie dziewczyny, które wiążą się z osobami z innych krajów, robią źle, czy robią to z jakichś tam celów, czy dla pieniędzy, czy dlatego, że no nie wiem, z jakiegokolwiek powodu, który można było skrytykować. Każdy ma prawo decydowania o własnym życiu i ponieważ granice są teraz otwarte, każdy może się wiązać z osobami z innych krajów i to nie jest w żaden sposób złe. A i jak reagujesz na to? To znaczy ignorujesz, czy chciałabyś pokazać, chciałabyś powalczyć? Co robię, jeśli komentarze mi się nie podobają, to po prostu piszę swój komentarz, dodaję coś od siebie. Nieraz zdarzyło mi się to, że ludzie zdziwili się moimi komentarzami. Na przykład, kiedy pada komentarz następujący, że dziewczyny lubią osoby o ciemniejszej karnacji i że takie osoby traktują dziewczyny w bardzo zły sposób. Podaję przykład po prostu z mojego życia, że czegoś takiego, na takie coś nie ma po prostu miejsca i że mój mąż jest osobą bardzo otwartą. I wtedy komentarze, które ja otrzymuję odpowiedzi, są wyrażają po prostu zdziwienie. A powiedz mi, interesujesz się w ogóle tym, co się dzieje w Polsce? Nie tak bardzo jak wtedy, kiedy mieszkałam w Polsce, ale staram się oglądać fakty. No. Masz polską telewizję? Nie mam, na internecie zawsze. Na internecie. No i kiedy włączasz internet, która to jest pierwsza strona? Nie wiem, zaglądasz na brytyjskie strony, moja strona hiszpańskie czy może? Moja strona startowa to jest Onet. I co, czytasz te artykuły? Czytam to zawsze, no czasem po prostu aż nie chcę mi się tego czytać, ale... Powiedz mi, właśnie jak reagujesz? Mówisz, ignorować że to jest... w ogóle takie rzeczy, bo to mi się też, że tacy ludzie, ktoś tak mówi, tutaj w ogóle nie był i nie przeżył tego jakby na własnej skórze. A interesujesz się, jesteś na bieżąco ze sprawami Polski, nie wiem, odwiedzasz tak, strony internetowe? Czytam bardzo dużo artykułów codziennie na dobranoc, mogę powiedzieć, oglądam wiadomości z Polski, także interesuję się tym naprawdę. Jestem Polakiem, jestem naprawdę patriotą. Za każdym razem, jak mówię o Polsce, to mówię... Czyli jak włączasz internet, to pierwsze co? Nie wiem, sprawdzasz jakieś portale brytyjskie, tam, czy... Może nie brytyjskie, raczej w polskiej, tam po prostu wszystkie wiadomości na bieżąco, dnia, co się jak dzieje. Reagujesz na te negatywne opinie o Polakach tutaj, którzy decydują się na migrację? To znaczy, po prostu są różni ludzie. Tak. Ja na przykład tutaj potrafiłem się odnaleźć i... No, załóżmy, że
Pochwaliłeś się na jakimś forum, że podróżujesz, że w Polsce nie byłoby cię na to stać. Można porównać to do tego, jak można się wypowiadać na jakiś temat, na przykład na temat Polaków mieszkających w Anglii. Można porównać to do czytania książki, jak można się wypowiadać na temat książki, której się nie przeczytało. Jak można się wypowiadać na temat Anglii, w której się nie mieszkało. To jest dziwne, naprawdę. Nie rozumiem takich ludzi. Czy reagujesz na takie opinie? Reaguję na takie opinie. Staram się opowiadać moją historię, że jednak można tutaj... W jaki sposób? Nie wiem, przyłączasz się do tych forum? Raczej nie. Jak już to mały, nieznaczny komentarz, którego może nikt nie zauważa, ale... Jak myślisz, czy warto walczyć z takimi opiniami? Czy warto pokazać, że jednak nie wszyscy Polacy? Tak, myślę, że za każdym razem staram się wypowiadać na jakiś temat. Nie są to jakieś, nie wiadomo jak długie komentarze, ale staram się jednak pokazywać, opisywać troszeczkę inne życie tutaj. Że można się odnaleźć, można coś osiągnąć. Źródło całej nienawiści do migrantów znajduje się w kraju nad Wisłą. Są to oczywiście polscy forumowicze, którzy przekonują wszystkich, że są menadżerami, dyrektorami wielkich firm, a ich zawiść sięga zenitu. Skąd u nich tyle jadu? Skąd ludzie, którzy jak twierdzą, nigdy nie musieli wyjeżdżać w celach zarobkowych, więcej wiedzą o emigracji niż sami emigranci? Postanowiliśmy zapytać domniemanych autorów postów o to, co wiedzą o życiu Wielkiej Brytanii. Nie interesuje nas to, czego się domyślają, ale to, co wiedzą naprawdę. Zaprosiliśmy do współpracy naszą krakowską ekipę. Co wam się kojarzy ze słowem emigracja? Londyn, Anglia. Irlandia. Tak na pierwszy rzut Anglia. Masowym, nie wiem, wypływem osób za granicę. Anglia przede wszystkim, wyjazdy zagraniczne za pracą, za pieniędzmi. Z emigracją pierwsze skojarzenie? Ja wiem, Meksyk. Chyba, że nie ma takiej emigracji, że ktoś musi wyjeżdżać, bo jest zmuszony stąd. Tylko a to mi się jest wydaje, że to jest każdego. Wyjazd właśnie związany z pracą. Co myślicie o emigrantach, którzy wyjechali tam pracować? No jakby każdy szuka jakiegoś sposobu na swoje życie. Ja też się na przykład nad tym kiedyś zastanawiałem. No ja bym chętnie wyjechała, gdybym miała możliwości. Ale samej mi trochę ciężko. Wyjeżdżają, pracują. Jeśli się tam przebijają, no to czemu nie? Jeśli tutaj nie ma perspektyw, to niech szukają tam, gdzie są. Nie mamy tutaj tak naprawdę perspektyw, to po pierwsze. Ale jeśli na przykład wyjeżdżalibyśmy za granicę, tam zbierali kapitał i w Polsce później gdzieś ten kapitał inwestowali, wydaje mi się, że to jest całkiem w porządku. Ja byłam w Irlandii 2 lata temu na wakacje. Ciężki zarobek, pieniędzy, także marzyłam o tym, żeby wrócić, dlatego nikomu nie polecam. Aczkolwiek pieniądze były fajne. Również, tylko w Wielkiej Brytanii konkretnie, też 2 lata temu właśnie na wakacjach. Pracę w sumie znalazłam od razu. Opłacał się ten wyjazd też bardzo. To zależy też, do czego wyjeżdżają, czy jadą tam, no nie wiem, czy sobie okroić kebaby, czy pracują w jakichś dużych centrach, bo lubią, bo chcą, bo się spełniają. No, ja bym podzieliła właśnie, no, takie dwie główne grupy można wyodrębnić. Są to studenci, którzy wyjeżdżają sezonowo do pracy w Anglii, no i właśnie może jacyś robotnicy, prości ludzie. Jesteś świadoma istnienia takiego tak zwanego stereotypu Mietka, człowieka Polaka, który chodzi z plecaczkiem, nosi wąsy, żyje w 10-6 gojach, wymieniają się łóżkami, ciągną benefity budżetu Wielkiej Brytanii. Czy spotkałaś się z takimi ludźmi, czy w ogóle znasz coś takiego? Nie jest tak źle, no. Niektórzy żyją naprawdę w naprawdę godnych warunkach, lepiej tam niż tutaj. To tak, nie wchodzę na żadne fora, więc na innych forach się niczym takiego nie spotkałem. No ale na Onecie tak, no ale tam generalnie większość wypowiedzi nie jest zbyt mądra. Szczerze to nie. Generalnie Polacy mają kiepską opinię. No to się słyszy, no nie mogę powiedzieć jakiegoś konkretnego źródła, ale tak mi się wydaje. Z tym się nie mogę zgodzić, bo dla porównania też mam Londyn, gdzie w ogóle, nie wiem, mnóstwo się dzieje i młodzi ludzie z tego korzystają. Także oprócz zarobku jakby też czerpią z tego ogromne korzyści. Większość ludzi to są normalni ludzie, którzy chcą właśnie przeżyć jakieś doświadczenie, czy potrzebują jakichś nowych wrażeń. No. No ja się z tym nie zgadzam do końca. Wydaje mi się, że to jest ich świadomy wybór, dlatego że oni mają perspektywę, że będą tam krótko. No nie możemy powiedzieć, że to jest złe, bo to jest w pewien sposób przedsiębiorcze z ich strony. Chcą tam wydać jak najmniej, więc lokują się w takich warunkach, w których wydają tych pieniędzy najmniej i stosunkowo najwięcej oszczędzają.
mieć swoją ziemię i na niej sobie pić. Ajenaj, lecz wszystko jest możliwe, bo mąż jest jak zen. Ciągle praca, system wokoło otacza mnie. Ja chcę być wolny, ja chcę tak żyć. Ajenaj, ja chcę być wolny, ja chcę tak żyć. Ajenaj, ja chcę być wolny. Gramy muzykę od reggae do punk rocka, przez różne transy, duby i nawet drum and bassy. To wychodzi ciągle na próbach, co będziemy grać, co będziemy robić. Nie chcemy się szufladować w jakimś jednym stylu muzyki. Raczej staramy się robić coś nowego, coś, co jeszcze nie zostało zrobione. Coś, czego jeszcze nikt nie słyszał i zobaczymy, jak to będzie, co z tego wyjdzie. Chyba mniej więcej 4 lata, każdy z nas jest z wami. Mniej więcej 4 lata. A Kanczapa istnieje od roku. Wcześniej spełnialiśmy się na tych ogniskach wszystkich, prawda, grając na bęblach. Nie było takiego konkretnego miejsca, gdzie moglibyśmy ćwiczyć. Była zorganizowana raz impreza w Edelfi. W sumie to był nasz jedyny koncert. Fajnie. Ludziom się podobało. I przyszło dużo Polaków, energii. Anglików, obcokrajowców. Integracja zupełna. Generalnie wszyscy poznaliśmy tu, na miejscu. Nie znaliśmy się wcześniej. No ja już to robię 15 roku. Ja jsem zaczął od toho, že jsem začal hrát bicie, perkusie, no a postupně jsem spoznával jiné nástroje. No hrám tak zhruba od 6 roků na gitare. Grám v dvou kapelách v Polsce, regałowych, zespół THCX i Taumaturgia. Oczywiście zespoły ciągle grają. Ja osobiście styczności z muzyką w Polsce wcześniej nie miałem. Generalnie skupiałem się na słuchaniu niż na graniu. Ja również też nie grałem w Polsce na niczym. Oprócz bębnów oczywiście i didgeridu. Potrzebowali po prostu ludzie kogoś do grania. Co nie jest łatwe. Spróbowałem, no i jakoś idziemy no, razem. Generalnie z Piotrkiem zaczęliśmy grać, ja na perkusji, Piotrek na basie. Generalnie zaczęliśmy od zera, prawda, rok temu. Od zera naprawdę totalnego. Wszyscy pracujemy generalnie chyba poniżej trochę swoich kwalifikacji, czasami ambicji. Ale nie żyjemy po to, żeby tylko pracować. Praca jest po to, żeby opłacić te rachunki, żeby coś zjeść. A spełniamy się niekoniecznie zawsze za pieniądze i tylko za pieniądze. Spełniamy się tutaj, spełniamy się wyjeżdżając na wakacje, na jakieś kempingi pod namioty. Ja robię, jestem jako, udzielam się jako wolontariat dla policji, jako wolontariusz. Także tam też się spełniam. Daje mi to dużo, dużo energii i satysfakcji. Dzięki, cześć. Jarek, dowiedziałam się, że jesteś organizatorem tego turnieju. Co to za turniej? Jest to już 9. edycja turnieju pod nazwą Polish Cup. Turniej ten ma na celu jedność Polaków na wyspach w UK. Gramy w lidze angielskiej. Gramy w lidze Seven Aside, w siódemkach tak zwanych. I odnosimy tam naprawdę dobre wyniki. Dobra, pochwal się. Jakie? No można powiedzieć, że no wygrywamy te ligi. Od samego początku, jak tutaj przyjechałem, dążyłem do tego, żeby po prostu nie tylko pracować. Dążyłem też również do tego, żeby zająć się jakąś swoją drużyną piłkarską. Po prostu sami sobie to organizujemy. Ja jestem organizatorem takich od pucharów, boiska, ale tak, to każda drużyna wpisowe płaci i te pieniążki starczają na pokrycie kosztów wynajmu boiska, opłaty pucharów, po turnieju małego piwka. Mamy tutaj taką drużynę w Southport, że chłopaki grali w Polsce w jakimkolwiek poziomie w ligach. Także mniej więcej składamy, gramy dwa razy w tygodniu, żeby trzymać kondycję i jak jest tylko turniej, w każdego roku zawsze przyjeżdżamy. Jakie macie szanse na to, żeby wygrać ten turniej? O, duże. Przygotowywałeś się, twoja drużyna, przygotowaliście się? No, co tydzień gramy, więc powinno być dobrze. Macie czas na takie spotkanie, na takie sparingi? No jasne, na to zawsze się ma czas. Graliście w poprzednich latach w tym turnieju, braliście udział? Za każdym razem. I jakie były wcześniejsze wyniki? No, w czołówce. Dobrze, jeszcze raz.
zawsze chciałam właśnie teatr. Być aktorką i grać i w Polsce udało mi się to troszeczkę, tak? A tutaj właśnie się muszę pochwalić, że dostałam niedawno SMS-a od pani, która prowadzi grupę teatralną w tak zwanym Playhouse w Preston i właśnie powiedziała, żebym przeszła na przesłuchanie i być może dostanę malutką, malutką rolę, ponieważ oczywiście akcent polski jest dużą przeszkodą, ale bardzo jestem z nich dumna i bardzo się cieszę, że są bardzo otwarci, nie skreślili mnie z góry z tego powodu, że mam polski akcent, bo już się z nimi widziałam wcześniej. Fantastycznie, gratulacje. A wiesz, jaka to sztuka? Trzy siostry Preczeta. Moja kariera jiu-jitsu w ogóle ze sztukami walki zaczęła się w Polsce od brazylijskiego jiu-jitsu. Dlaczego? Nie wiem, trenujesz? Dlaczego trenuję? Po prostu to mnie uspokaja. Z jednej mogę się wyłączyć, mogę... Po prostu jak idę na trening, zapominam o wszystkim. To troszeczkę działa jak joga, muszę przyznać. Że naprawdę na macie liczy się tylko to, co jest na macie, ludzie i to, co do ciebie trener mówi. I podobno masz też jakieś spore sukcesy na koncie. Nie chcę się chwalić, no, ale po prostu byłem na zawodach w ubiegłym roku, w pierwszym semestrze. Byłem na zawodach w Birmingham. I tak się stało, że zdobyłem dwa złote medale w mojej kategorii. Blackpool to szalone miasto, nazywane brytyjskim Las Vegas. Słynne w całej Anglii ze swojego nocnego życia, parku rozrywki oraz kilkukilometrowej promenady usianej klubami, knajpami i hotelami. Spotykamy się tu z Jaguarem oraz jego żoną Moniką, którzy prowadzą polski salon tatuażu przy jednej z głównych ulic miasta. Czy już wcześniej w Polsce mieliście swój własny salon tatuaży? Czy dopiero tutaj wpadliście na taki pomysł, na taką ideę? Wiążąc swe życie ze wspaniałą artystką, jaką jest Monika, malarka, Boże, dzięki. Jak gdyby zajęło mi to trochę czasu, ale udało mi się przekabacić ją na tatuażystkę. I tak, mieliśmy pierwsze już próby, pierwsze studia w Polsce. Dlaczego zdecydowaliście się na Blackpool? Dlaczego to miasto? Mówicie, określacie go jako piękne, hedonistyczne, czyli bardzo upalne. Czy ja jestem osobą, która podejmuje wyzwania i jak gdyby wyzwaniami, realizacją wyzwań, swoich marzeń, celów żyje. Tak jak wyzwaniem było opuszczenie, jak gdyby przeniesienie się tutaj. Poznanie realiów rzeczywiście od podszewki, jak tutaj jest, czy mam na myśli w Anglii, w jakby stricte zachodnim systemie. I czy się odnajdujesz w tym systemie? Jak najbardziej, gdyż ja na przykład wychowałem się na literaturze amerykańskiej generalnie i motywacyjnej, więc zawsze marzyłem albo mieszkać w Stanach, albo w Londynie. Ostatecznie wylądowaliśmy w Blackpool. Czy jesteście znani w jakimś stopniu tutaj, w tym świecie, w Blackpool, w świecie towarzyskim? Tak, no, słyszeliśmy to, Artur stał na drabinie od bardzo pijanych Anglików. Nazistów. Oni co prawda są Polakami, ale tam jest taka pani, która dobrze robi tatuaże, najlepsze. Monika, jak staracie się dotrzeć do swoich klientów? Przede wszystkim ciało Artura jest bardzo dobrą reklamą. Czy możemy zobaczyć? Ma on unikalny. Czy możemy zobaczyć tą wizytówkę waszego salonu? W 2005 roku zdobyliśmy w Manchesterze nagrodę, co też nam jakoś pomaga. Kto jest autorem tego dzieła? Ja. Czy całe ciało, jeżeli można zapytać, całe ciało Artura pokryte jest? Tak, może nie będziemy prezentować tak zupełnie całego ciała teraz, ale tak właśnie jest to, określa się to. Cudowne, jako, zobaczmy to. Jako garnitur, tak. Piękne. Jeszcze może przód. Naprawdę niesamowite. Zdaje się, że w tyle słyszymy nawet dźwięk wykonywanego tatuażu przez Monikę Mrozowską. Słuchajcie, czym zajmujecie się w Anglii? Ja mam swój własny salon. Robię paznokcie w domu. Robię to dla angielskich kobiet, że tak powiem. Ja pracuję w fabryce i drugą pracę mam, jestem ochroniarzem w klubie. Mhm. Czy jesteś zadowolony? Czy to nie jest za dużo, dwie prace? Nie bardzo, jestem zadowolony strasznie. Druga praca daje mi dużo zadowolenia. Pierwsza jeszcze chciałam iść do przodu cały czas. Znaczy u mnie narodził się pomysł studiowania farmacji 3 lata temu, bo jesteśmy tu już ponad 4 lata, także wciąż studiuję, jestem obecnie kierownikiem apteki. Ja osobiście pracuję jako asystent w dużym biurowcu. W międzyczasie jeszcze staram się douczać, jestem
informatykiem, staram się zrobić jakieś certyfikaty, także... Jak reagujecie na opinie, które pojawiają się na portalach internetowych, na polskich portalach internetowych, które bardzo negatywnie oceniają pobyt emigrantów polskich na wyspach? Na początku, czytając to od góry do dołu, jest śmiech, potem wręcz już no złość. Oburzenie, zdenerwuje, że takie rzeczy czyta, bo uważam, że piszą to ludzie, którym się jednak nie udało i oni nazywają nas nieudacznikami, że poszliśmy na łatwiznę, że to oni zostali w kraju, żeby go budować, a my jesteśmy tam niemile widziani, że mamy nie wracać, że mamy w tej swojej Anglii zostać, jak tacy angielscy jesteśmy. Ja nie muszę nikomu uświadamiać, jak tu mam, taka prawda. Ja mam to dla siebie i ja wiem dobrze, że mi z tym jest dobrze. Inni w Polsce, tak jak tu koleżanka powiedziała, oni są po prostu zazdrośni. No. A słuchajcie, czy potraficie rozpoznać Polaków na ulicy? O tak. Od jak? Razu. Powiedzcie mi, jaki to jest... Pierwsze to chyba co tam plecaki słynne. Czyli te fora internetowe mają rację, tak? To są te plecaki. Tak. A w środku co? Puszki? Kanapki, konserwy. Jak wyjeżdżaliśmy i przeczytałem jak fora, to tam było... Ktoś tam napisał, Polacy, co wynosicie w tych plecach? Słynny opis, coś tam powiedział. Tak. Konserwy czy coś takiego. I tak nam się śmiało. I przyjechaliśmy i zobaczyliśmy. I naprawdę tylko Polacy tutaj noszą plecaki. Myślicie, że to jest ujma? Ostatnio dowiedziałam się, że wiele sklepów świetnie prosperują dzięki sprzedaży plecaków. Może my wprowadzamy takie trendy, prawda? Noszcie plecaki. To znaczy, ja myślę, że Anglik nie wpadł na pomysł, że języków plecaków. Dokładnie. Dla nich plecaki są na podróż, nie? Plecak, ale chyba nie na zakupy. Ja uważam właśnie, że Polaka na ulicy można poznać po dobrym wyglądzie. Tak. Jest zawsze zadbany. Dobrze ubrany. Szczególnie Polki. Tak jest. Tak, czy wierzycie w takie artykuły, które mówią, że Polacy opuszczają wyspy, że wracają do Polski? Pewna część Polaków wraca. A jest teraz dużo trudniej znaleźć pracę niż na przykład 4 lata temu. Tak. Szczególnie bez języka, bo jeszcze niektórzy przyjeżdżają dalej tu bez języka. No bo dla nich to już... Ale ja też nie widzę problemu wrócić do Polski, spróbować. Jak się uda, znajdziemy dobrą pracę. Mówię o Polakach, którzy wrócili. Jeśli wyjechali, spróbują, jak się uda, fajnie, jak się nie uda, do Anglii zawsze można wrócić i uważam, że dużo wróci. Internetowe opisują po prostu ludzie, którzy możliwe, że byli tutaj, im się nie udało, wrócili do Polski i opowiadają, jak to jest źle. Wiadomo, w Polsce, Polska nie jest bogatym krajem i każdemu jest ciężko, a jak na przykład ktoś wyjedzie, kolega, czy ja, czy ktokolwiek, znajomi potrafią zazdrościć i zazdrości piszą, że o, wyjechał, temu się powodzi, stać go na wszystko i stąd propaganda się tworzy. No tak, ale większość ludzi, która jest w Polsce, nigdy nie wyjechała, nawet nie ma pojęcia, jak tu jest. Co proponujecie? Walkę z takimi opiniami, czy po prostu ignorancja? Ja myślę, że ignorować. Każdy ma prawo do swojego zdania, że ktoś widzi coś, czego inni nie widzą, albo widzi to, co chce widzieć, no to już jego sprawa, no co my zmienimy. Polaków zawsze były jakieś niesnaski, kiedy nie wyjeżdżała tak wielka grupa za granicę. Też na forach internetowych pojawiały się opinie o innych grupach społecznych, negatywne lub pozytywne, różne. Zawsze mamy coś do powiedzenia, a szczególnie mamy do powiedzenia dużo złego na temat kogoś innego. Ja myślę, że opinia o Mietku, czy o Polaku przeciętnym, jakimś Polaku, który przyjeżdża za granicę, będzie taka, jaką ten Polak sam zbuduje, nie jaką zbudują internauci wypowiadający bardzo obelżywe opinie na jego temat. Polska szkoła nie uczy kreatywności, nie uczy samodzielności myślenia, nie uczy promowania własnych umiejętności, czy umiejętności swojej grupy, w której się... Ja byłem świadkiem spotkań z potencjalnymi pracownikami naszej firmy, i to byli różni ludzie, byli to Rosjanie, Polacy, Anglicy. Anglicy, którzy niekoniecznie byli
zawodowo przygotowani do tej roli, w swojej prezentacji byli znakomici. Po prostu prezentowali swoje umiejętności jako najlepsze na świecie. I w ogóle... A jak Polacy wypadają? Natomiast Polacy najczęściej wypadają w ten sposób, że na pytanie, co potrafisz robić, odpowiadają, że wszystko. Co wprawia pracodawcę w zakłopotanie i zazwyczaj odpowiedź później jest nie, dlatego że ktoś, kto umie wszystko, nie umie nic. Zauważam to, widzę Polaków, którzy odwiedzają też te same miejsca, czyli chodzą do kina, do teatru, do jakichś literackich kawiarni, dyskutują. Ja znam sporo nawet osób, które pracują tutaj w kulturze. Także warunkiem oczywiście jest to, o czym mówiliśmy na początku, bariera językowa. Czyli jeśli ktoś naprawdę dobrze mówi po angielsku, może nawet pracować w szkole, być nauczycielem, nie ma problemu. Jest Pani wykwalifikowaną nauczycielką języka angielskiego i uczy Pani angielskiego w Anglii. To jest niesamowite osiągnięcie. Musiałam trochę popracować nad tym, żeby osiągnąć te najwyższe certyfikaty, ale dzięki wspaniałym kolegom Anglikom i moim tutorom, czyli nauczycielom, udało mi się to z tym... Cóż, nie istniałabym jako nauczyciel, gdyby nie Polacy, moi studenci, prawda, obcokrajowcy, Czesi, również Litwini, no i uczę również Azjatów. Co Pani radzi, co Państwo radzicie, żeby można się jak najlepiej zasymilować z tą kulturą? Trzeba być otwartym. Otwartym. Uśmiechniętym. I uśmiechać się. Uśmiechać się, być wesołym. Jestem emigrantem, który wyjeżdża. Tak, nie, jestem wakacyjnym emigrantem. Było bardzo fajnie i wracamy teraz do domu. Podziękowania dla rodziny, w której mieszkaliśmy, było bardzo fajnie. No, może tu kiedyś wrócimy. Wcale ci, co ludzie piszą na forum, to jest nieprawdą. W kraju wiemy, bo jesteśmy Polakami, którzy mieszkają na co dzień tam, a byliśmy tu. Mamy... Jak się nazywa? Porównanie. O. Wyjechałem za robotą, że moje motto iść w życiu drogą najprostszą. Może ostrzą nienawiść to ich działań motor. Większość by chciała nazwać nas po prostu hołotą. Nie chcę czytać tych postów, mam to gdzieś i odpływam. Mam swoją wyspę, swoje marzenia, oto moja perspektywa.
całym ciałem, choć umysłem jestem stale tam, gdzie ludzie patrzą sercem bardziej. Wprawdzie chwalę sobie angielską ziemię, bo cenię wolność i życie po dobrej cenie. Dziś poddany ocenie staje prosto, moje doświadczenie jest tu moją jedyną ripostą. Czuję polskość gdzieś głęboko w trzewiach, a jakiś gówniarz na forum mnie wykorzenia, godny potępienia, bo straciłem Polskę. Widzę, jak wykrzykuję, zaciskając piąstkę, to nie takie proste. Musiałbyś mi wyrwać serce, bym nie mógł nazywać siebie Polakiem więcej. Nie sposób odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty. Wiem, że nie jeden z nas tu czuje się zaszczuty, ale żyjemy dalej z odwagą, idziemy w przyszłość. Jesteście plagą, ale tu jest rzeczywistość. Spójrz za monitora, szeroko otwórz oczy. Świat nie jest jak na forach i na pewno cię zaskoczy. W swoich komentarzach chcesz wszystko uprościć, mnie to nie obraża, nie zmarzysz mojej tożsamości. W swoich komentarzach chcesz wszystko uprościć, mnie to nie obraża, nie zmarzysz mojej tożsamości. W swoich komentarzach chcesz wszystko uprościć, mnie to nie obraża, nie zmarzysz mojej tożsamości.